drodzy Państwo, przypadł mi zaszczyt otwarcia naszego święta. Tym samym oficjalnie otwieram jubileuszową galę z okazji 10-lecia powstania sieci Extreme Fitness Gyms. Czułem się wzruszony, kiedy w ogóle wyszedłem na scenę na samym początku, widząc kilkanaście stolików, prawie 200 osób, niesamowitą społeczność, materiały, content, który zespół tutaj przygotował z tej całej historii 10-lecia. No robi to naprawdę wrażenie. Wpadliśmy na pomysł, że warto by było po prostu Łukaszom pokazać, że my doceniamy tą ich pracę, że oni od 10 lat prowadzą ten biznes. Tyle ludzi i tyle nowych twarzy. Kiedyś jak Extreme Fitness zaczynało, to wiesz, każdego znałeś z imienia, a teraz mniej. Nie spodziewaliśmy się, jesteśmy zachwyceni, a najbardziej podoba nam się to, że my możemy być częścią tej historii. Praca pod względem organizacyjnym, super zrobiona, super atmosfera. Normalnie czuję się jak na jakiejś gali rozdania skarów. Ta gala przebija wszystkie poprzednie, więc jest naprawdę rewelacyjnie, jest super i czekamy na więcej. Jeżeli chodzi o moją prezentację, chciałem jakby pokazać skalę naszego biznesu, jak przez 10 lat rozwinął się ten nasz biznes. No i udało mi się wyliczyć, że to właśnie z 700 tysięcy po 100 razy poprzez te 10 lat urósł nasz biznes. Bardzo dużo fajnych rzeczy padło podczas pierwszej części konferencji. Między innymi Extreme stawia na ludzi, stawia na swoich pracowników, stawia na etykę zawodową. Usłyszeliśmy też o etyce, jeżeli chodzi o franczyzę. Czyli są to wszystko punkty, które mogą tylko wróżyć dalszy rozwój sieci. Najmilej to na pewno te historie, które były na 10-lecie Razem Jesteśmy. Myśmy sobie nie zdawali sprawy, że siłownia może odmienić czyjeś życie. To jest po prostu najbardziej fajna rzecz, to jest w ogóle coś nieprawdopodobnego. No, najlepszym wyborem. No bo tak naprawdę to jest kontakt z klientem, ludzie przychodzą, bo chcą. Jest taka energia i zawsze słyszymy, że jest u nas świetna atmosfera. No i ja bym życzył przede wszystkim wyjścia już poza rynek kraju. Myślę, że jest to w zasięgu ich albo w waszego działania. No przede wszystkim tego, żeby spełniło się to, co jest założone w karcie strategii, żeby było 227 rentownych klubów. No i mam nadzieję, że sam będę miał większy udział w tym wszystkim. Także i sobie, i sieci życzę dalszego rozwoju. Mamy wpływ, sami mamy wpływ na rozwój. Każdy może osiągnąć sukces, jaki tylko chce, jeżeli włoży w to odpowiednią ilość czasu, energii, jeżeli będzie miał po prostu cel.